Nagrywałem materiały o takich twórcach jak Frisch czy SKKF, ale nigdy jeszcze nie nagrałem filmu o jednym z największych dotychczasowych twórców w polskim internecie, który własnoręcznie dobił do praktycznie 5 milionów subskrypcji i stworzył coś z niczego. Od prawie 10 lat na samym topie, przed państwem, Remigiusz Rezi Wierzgoń. Ale najpierw, kim tak w zasadzie jest Rezigiusz? Rezi to 27-letni YouTuber, który zaczął swoją przygodę z Minecraftem jak wiele innych obecnie topowych twórców na polskim YouTubie. Ukończył on technikum w Wodzisławiu Śląskim na profilu Technik Informatyk i przede wszystkim, to co go wyróżniało, nigdy nie słynął z wulgarności, a z bycia miłym i przyjaznym dla młodej widowni. Choć ten fakt szczerze mówiąc nie przeszkadzał również starszym widzom, których Remek przyciągał tym, że po prostu jego umiejętności gry były stosunkowo wysokie jak na randomowego YouTubera. A jak właściwie zaczęła się historia Reziego? Historia młodego Remigiusza zaczęła się w 2008 roku na pierwszym kanale Rezi Wierzgoń, do którego obecnie nie ma oficjalnego dostępu, bo najprawdopodobniej został usunięty. W takim razie myślę, że śmiało możemy powiedzieć, że prawdziwy oficjalny kanał Reziego został założony 20 września 2011 roku i nazywał się Rezi Gaming. To właśnie na tym kanale znajdują się takie serie jak Zagrajmy w Minecraft na modach, czy seria z SKKF-em It's Better Together oraz przede wszystkim Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w The Elder Scrolls 5 Skyrim, dokładnie. I to, co jest przede wszystkim niesamowite, to fakt, że sam kanał Rezi Gaming jest od 12 lat zawieszony i tak naprawdę nic tam się nie pojawia od ponad dekady. Mimo to, stare odcinki cały czas zyskują na wyświetleniach i możemy zauważyć, że najpopularniejsze produkcje Reziego tam mają ponad milion wyświetleń. Historia tego kanału co prawda nie trwała zbyt długo, przede wszystkim trwała ona tylko i wyłącznie 5 miesięcy, a dokładniej od 5 października do 7 lutego, lecz nadal. Był to tak naprawdę pierwszy prawdziwy kanał Reziego i zaraz potem zamienił on nazwę na Rezi Play Games. Samo Rezi Play Games również nie było za długo na polskim YouTube, bo tylko i wyłącznie rok tak naprawdę, ale przede wszystkim ostatnia zmiana kanału wyróżniała się najbardziej. Dlaczego? Ponieważ Rezi zmienił nazwę z Rezi Play Games na Rezi Play Games Again, po czym po paru latach uświadomił sobie, że chyba to nie jest do końca najlepsza nazwa na kanał, bo kto by chciał się nazywać Rezi Play Games Again, i zmienił nazwę na Rezigiusz, z którą kojarzymy go do dzisiaj. Mimo to dalej wydaje mi się, że ludzie po prostu nie mówią na Rezigiusza hej Rezigiusz, co u ciebie, tylko przede wszystkim mówią Rezi. To jest chyba skrót, z którym go najbardziej kojarzymy. I to właśnie na kanałach Rezi Play Games czy Rezi Play Games Again działy się przede wszystkim najciekawsze rzeczy wtedy dotychczasowej karierze Reziego, czyli m.in. kwadratowa masakra, budowanie domku razem z Multim czy Survival Jungle Island razem z Blokiem, które zdecydowanie dało mu bardzo, ale to bardzo dużo popularności. Zresztą nie tylko jemu, bo Blokowi tak samo. No i skoro mówimy o początkach Remka, to w sumie warto sobie odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie, co go tak w zasadzie rozpromowało. I tutaj chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że po pierwsze to raczej Rezi rozpromował sam siebie przez swoją charyzmę, którą przejawiał na materiałach, przede wszystkim względem młodszej widowni, ale również musimy śmiało powiedzieć, że to Minecraft rozpromował Reziego w pewnym stopniu. Jest to gra, która jest z nim kojarzona aż po dziś dzień. A jak spojrzymy na jakikolwiek kanał Rezigiusza, możemy zobaczyć Minecrafta z milionowymi zasięgami, choć nie możemy też ujmować jego dotychczasowym challenge'om czy takim seriom jak m.in. Sabotażysta, które w wykonaniu Remka były i są dalej bardzo zasięgowe, bo robi je po prostu dobrze i widać, że się stara. Ale skoro już jesteśmy przy Minecrafcie jednocześnie na kanale Reziego, to warto sobie przypomnieć najważniejszą w tym przypadku kwestię. Rezi nie wybił się dlatego, że grał tylko i wyłącznie w Minecraftach, wybił się dlatego, że grał w Minecrafta na modach. To go właśnie wyróżniało. Grał w Minecrafta w inny sposób niż dotychczasowy, który był to robiony na polskim YouTubie, i przede wszystkim serie te były ciekawe, bo widzowie po prostu nie byli przygotowani do tego, żeby nagle widzieć ogromnego creepera, który wyskakuje i go jednocześnie zabija. Au, 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 coś mnie przyciągnęło! To, co przede wszystkim jest ciekawe w przypadku Reziego, to fakt m.in., że Rezi odtworzył swoją serię Minecrafta na modach relatywnie niedawno, bo zaledwie 4 lata temu. I pewnie ktoś mógłby powiedzieć, że hej, w sumie to po co on to robi, skoro logiczne jest, że to już nie zrobi wyświetleń? No nie jest to do końca prawda. Sama seria Minecrafta na modach robiła ogromne wyświetlenia, gdzie pierwszy odcinek miał ponad milion wyświetleń, drugi odcinek miał praktycznie 700 tysięcy wyświetleń i reszta odcinków robiła dalej setki tysięcy wyświetleń. Ludzie po prostu uwielbiają to oglądać przede wszystkim dlatego, że Rezi dawał im wiele powodów do tego, żeby to robić, czyli m.in. przywrócił on stare intro do jednocześnie nowej serii. Check it.
Cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Remek bez grzywki. I oczywiście, nie samym Minecraftem człowiek żyje. To, co przede wszystkim rozpromowało Reziego na jego nowym kanale, to seria ze Skyrimią, ponieważ na poprzednim kanale robił tylko i wyłącznie około 10 tysięcy wyświetleń. Natomiast, kiedy zobaczymy wyświetlenia Skyrima na nowym kanale, tam to było w setkach tysięcy wyświetleń i przede wszystkim jest wielu widzów, którzy kojarzą go właśnie z tego powodu. To właśnie tego typu serie pozwoliło mu wbić pierwsze 100 tysięcy subskrybentów, które udało się zrobić 27 grudnia 2012 roku. I oczywiście, to samo w sobie robi wrażenie, ale to, co robi jeszcze większe wrażenie, to fakt, że niecałe pół roku później Rezi jednocześnie wbija 200 tysięcy subskrybentów. I myślę, że sam fakt, że zrobił to w niecałe pół roku, świadczy między innymi o tym, że zdecydowanie był tutaj obecny efekt kuli śnieżnej. 300 tysięcy? Jeszcze lepiej. 3 miesiące po 200 tysiącach, dokładnie w trakcie pobytu w Chorwacji, Rezi już wbija 300 tysięcy subskrybentów i wyjazd do Chorwacji jest tutaj również ważny, gdyż mogliśmy je obserwować praktycznie w każde wakacje, a Remek nawet wytatuował sobie koordynaty, które są związane z tym miejscem. Ale sami zresztą widzicie, jest piękna Vela Luka i widok na nią. A punkt, w którym stoję, to Hum. To jest ten omawiany już przeze mnie wcześniej Hum. 377 metrów i to jest ten punkt. Punkt, który właśnie jest na mojej łapie. I to jest właśnie to miejsce i to cała zagadka, którą ludzie często nie wiedzą, nie znają. No i to właśnie spowodowało, że w trakcie pobytu na swoim pierwszym meetupie w Krakowie Rezi był jednym z większych youtuberów w Polsce, jednocześnie zyskując popularność z dnia na dzień coraz to coraz większą. I myślę, że jednocześnie moment meetupów jest tutaj bardzo, bardzo ważny, gdyż tutaj tak naprawdę dzieje się pierwsza drama z Rezim. Trudno to nazwać tak w zasadzie dramą, a bardziej wyciąganymi prywatami, które zostały powyciągane na wierzch, ale nie odbyły się jakimkolwiek większym echem, bo Rezi nigdy na nie nie odpowiadał, co jednocześnie powiedział na niedawnym tak naprawdę odcinku Konopskiego. Nigdy burdy żadnej dramy ani jakichś syfów na wierzchu nie miałem, dlatego że nigdy się nie angażuję w coś, co nie jest realne, ani coś, co nie jest jakimikolwiek dowodami, argumentami przedstawione w sposób logiczny. Więc konkretna drama, o której mówię, rozchodziła się o kradzież marki, którą były w tym przypadku meetupy. Owe meetupy były z początku własnością Stew, ale po krótkim czasie dołączył do nich Rezi i również w krótkim czasie przejął inicjatywę organizatora przez słabą znajomość języka polskiego Stew oraz nieumiejętność organizacji polskiej papierologii, która może nawet niejednemu Polakowi sprawić trudność, a co dopiero Stewartowi, który miał również problem z dogadaniem się z Polakami, którzy pomagali organizować tak naprawdę wszystko na tym meetupie. To właśnie spowodowało, że sporą część wszystkich tych rzeczy papierologicznych ogarniał Rezi razem z tatą. Dlaczego razem z tatą? Przede wszystkim dlatego, że na pierwszym meetupie, który się dział, Rezi nie miał 18 lat. Następny meetup w Wrocławiu również się odbył razem ze Stew, ale jednocześnie doszło do sytuacji, w której gdyby cokolwiek było nie tak z barierkami, to dalej było wszystko podpisane na Remka i nie podobało mu się, że cała odpowiedzialność spadała na niego, podczas gdy druga osoba tak naprawdę nie robiła za dużo, dlatego zdecydował się odejść z projektu. Tylko że wtedy, kiedy usłyszał, że Stew również odchodzi z projektu, wtedy zdecydował się to zrobić samemu, razem ze swoją agencją, czyli Get Hero, i trzeba przyznać, że ten meetup był naprawdę, naprawdę profesjonalnie zrobiony. Zrobił to z całą agencją, przez co Stew oburzył się faktem, że coś, co zostawił w rękach Remka, zostało zrobione trzy razy lepiej, co sam Rezi jednocześnie przyznaje w filmie Konopskiego. I mimo że o samej aferze wspomniał również Naruciak w realcaście Unboxala, to przede wszystkim powiedział on, że to Stew został oszukany, co Rezi zdementował u Konopa, więc myślę, że w tym przypadku sami możecie zdecydować, widzowie, co jest prawdą. Czy Remek miał jeszcze jakąkolwiek inną dramę? Tak się składa, że miał, albo przynajmniej można powiedzieć, że była to drama, chociaż szczerze mówiąc w tym przypadku ja osobiście bym tego w ten sposób nie nazwał i była ona wtedy, kiedy rozstał się on ze swoją dziewczyną. Tak się składało, że ta dziewczyna była po udarze, przez co nagłówki były jednocześnie wypełnione takimi tekstami jak Rezig już zostawił niepełnosprawną dziewczynę, co według mnie jest po prostu niszą dziennikarską i jednocześnie pokazuje, dlaczego takie kanały jak Influnews nie powinny istnieć, z tego względu, że jest to po prostu świetny przykład hieny dziennikarskiej. Mimo to, jeżeli poczytamy komentarze pod tym właśnie materiałem, możemy jednocześnie przeczytać, że wcale ludzie tak na to nie patrzyli i skomentowali to jedno głośnie. Jakby zostawił modelkę, to nie robiłoby to na nikim wrażenia. Przecież wszyscy jesteśmy równi i masz prawo rozstać się z niepełnosprawną dziewczyną. Każdy ma wybór, nikt do niczego was zmusić nie może. Ludzie, opamiętajcie się z tym hejtem i karmą. Nie znacie sytuacji między nimi, nie znacie ich uczuć do siebie i tego, jak się zmieniały i czy ona w ogóle doceniała jego pomoc, a oceniacie go. Do miłości nigdy nie można nikogo zmuszać, ani nie da się kochać na siłę. Jednak stroniąc troszeczkę od negatywów i wracając do historii Reziego, skupmy się na tym przede wszystkim, co jeszcze było ważne w samej karierze Reziego. I skoro mówimy o Rezim, to również musimy porozmawiać o Multim. Young Multi i Rezi to duet, który nie oszukujmy się, robił dużo szumu wtedy, ale również i teraz. Na początku mogliśmy ich zobaczyć w 2013 roku, gdy Multi wtedy był jeszcze tak naprawdę bohaterem pod nickiem Need Your Blood w Minecrafcie, a seria, o której mowa, to Minecraft Super Mario Bros. I chłopaki grali mapkę, która miała przypominać właśnie Mario Brosa. Louis!
I trzeba przyznać, że widzowie zdecydowanie mogą to pamiętać z tego względu, że te odcinki miały naprawdę miliony wyświetleń. Z czasem jednak pojawiało się wiele więcej filmów, m.in. właśnie z Multim, takich jak Skate 3 czy Who's Your Daddy, czy m.in. losowe gry, które jednocześnie spowodowały, że publiczność zdecydowanie polubiła to duo, bo przede wszystkim było ono naturalne. A co świadczy o tym, że było ono naturalne? M.in. fakt tego, że sam Rezi wystąpił w grudniu 2023 roku na AFL Game Show 3 z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Nie słychać, nie słychać cię. Nie słychać cię, Rezi. Rezi, nie słychać cię. Kurwa, powiedział teraz. Halo! O, witamy! O, no, przepraszam, kabel se odpiąłem. No, no właśnie, no właśnie. A sami panowie jeszcze nie tak dawno się widzieli i widać, że po prostu przepadają za sobą. To, co jest również wyjątkowe, to m.in. fakt, że panowie już wtedy byli topowymi influencerami i teraz są dalej topowymi influencerami w Polsce. Rezi jako youtuber, a Multi w tym przypadku jako streamer. Przede wszystkim dlatego, że jest on jednym z topowych streamerów obecnie na Twitchu i praktycznie w każdym miesiącu uzyskuje on top 5. No to skoro już wiemy, w jaki sposób Rezi zdobył popularność, to trzeba się zastanowić, dlaczego tak właściwie ludzie wielbią Reziego. Przede wszystkim myślę, że powodem numer jeden jest fakt, że jest on przede wszystkim typem twórcy, który nazywa się Wychowałem się na jego filmach. Mimo że Remek jest stosunkowo młody, bo ma dopiero 27 lat, publikuje on na YouTubie praktycznie tak długo jak Rojo, co jednocześnie sprawia, że we wszystkich innych przypadkach, tak jak ludzie zaczynali swoją karierę jako 25-26-latkowie, Remek to robił jako nastoletni chłopak, przez co wielu widzów czuło się tak jak on i chciało być jak on. Chcieli nagrywać na YouTubie i jednym z takich twórców jest nawet Konopski, który również przyznał, że Rezi był po prostu jego idolem. Dlaczego? Rezi już na swoich filmach zawsze był charyzmatyczny i nigdy nie było u niego czuć wymuszenia, a wręcz na odwrót. Było czuć jego ekscytację, co napędzało przypływ widzów do oglądania jego dalszych filmów, a jego filmy były przepełnione ciągłymi żartami czy śmiesznymi sytuacjami, które zapadały w głowy widzów, jak m.in. Koza Edzio, którą na pewno pamiętają starzy widzowie Reziego. Kto, co to jest w ogóle? To jest Edzio, którego tak nazwałem. Nazywa się Słodek, ale jest Edzio. Mamy Edzia. Po prostu to jest nasze zwierzątko domowe, które jest zajebiste. I myślę sobie, że będzie naszym zwierzątkiem domowym do końca już naszego życia. Chyba że ktoś go zabije, to ja wtedy muszę go zabić i tego, kto go zabije. No i potem znaleźć kolejnego Edzia. To jest Edzio. Oprócz tego jednym ze zdecydowanie ważnych czynników oraz jego był Campi, czyli jego pies. Pies był o tyle ikoniczny, że pojawiał się w wielu vlogach i przede wszystkim Rezi często pisał na swoim fanpage'u, żeby ludzie pomogli mu jednocześnie szukać Campiego, bo przykładowo uciekał on z domu. A ja jako ciekawostkę mogę dodać, że Campi został kupiony przez Remka w Bydgoszczy, a ja z Bydgoszczy pochodzę, więc jednocześnie jest to jedyna chyba rzecz, która mnie łączy z Rezijuszem w tym przypadku. Ale to w ramach takiej czystej ciekawostki i do tego, żebyście nie zapomnieli, żeby zostawić łapkę w górę, a my wracamy do materiału. I przede wszystkim w 2018 roku Rezi powoli przetransformował swój content z growego na vlogowy i choć gry pojawiały się na jego drugim kanale, czyli Rezi Born to be a Gamer, to trzeba przyznać, że głównym targetem był jego główny kanał. Wtedy właśnie była era Fortnite i oczywiście nie obyło się bez kontentu fortnite'owego, co między innymi doprowadziło do ciekawej kooperacji z Izakiem, Freezem i Lechem. Oczywiście kariera Remka jest tak długa, że nie możemy zapomnieć o ważnych seriach jednocześnie z tych gier, czyli m.in. takich jak The Forest, przez które myślę, że wielu widzów po prostu pamiętają o Remku. I to, co przede wszystkim zaczęło być fajne dla Reziego, to fakt, że pojawiał się content vlogowy, który był połączony z challenge'ami, które w tamtych czasach były na topie popularności. Na początku robił to ze swoimi przyjaciółmi, czyli z Glencem, Szumim i Markiem Vita, i tworzyli oni wspólny content na kanał Reziego z rozmaitymi pomysłami, które raz były podobne do wielu filmów wtedy, a innym razem były bardzo kreatywne, czyli m.in. 24 godziny na małej bezludnej wyspie, czy 24 godziny w lesie podczas ulewy. I oczywiście, mimo że same materiały oczywiście były zaciągnięte za granicy i były inspiracją od MrBeasta, to musimy też pamiętać, że Rezi sam w tym przypadku również tworzył rzeczy, które potem okazały się być inspiracją u innych. Między innymi zabawną sytuacją było to, że MrBeast wziął film niekoniecznie od Reziego, bo oczywiście od innych osób ze Stanów, ale jednocześnie fakt, że Rezi wrzucił ten film szybciej niż MrBeast, a chodzi oczywiście o spędzony czas na tratwie. Jak sam napisał Remek, MrBeast wrzucił film 7 dni na tratwie, ja bardzo podobny film 100 godzin na tratwie nagrywałem już 20 lipca, a publikuję w tą środę. Tematyczną inspiracją do mojej serii było Denji Bros, o czym oczywiście mówię w filmach, ale tak czy siak będą pitolić, że podwalone od Beasta. A jakie były m.in. inne rzeczy, które oczywiście miały znaczenie w karierze Reziego? I zdecydowanie myślę, że numerem jeden jest w tym przypadku rodzina. Rodzina Reziego niejednokrotnie była w filmach u Remka, a konkretniej to babcia i siostra, a sama siostra prowadzi kanał Tofiki. I szczerze mówiąc, w tym przypadku chyba idzie im to całkiem nieźle, patrząc na to, że sama siostra uzbierała ponad 500 000 subskrybentów, a wrzuciła zaledwie 150 filmów. Oczywiście, ludzie będą mówić, że przede wszystkim zrobiła to, bo jest siostrą Reziego i myślę, że w tym przypadku oczywiście jest w tym pewnego rodzaju prawda, bo zdecydowanie było jej łatwiej,
łatwiej, ale myślę, że przede wszystkim, gdyby była nudna i gdyby była po prostu kopią jakichś innych kontentów, to w tym przypadku i tak by jej to nie pomogło. Filmik ten oficjalnie jest na kanale... Nie, pierwszy? Serio? Tak, pierwszy, gdzie jesteś oficjalnie. Pierdzielisz. Nie chciałeś tu przyjść. I no serio, jeśli ktoś powie, że Wiki się na mnie wybiła, to mu po prostu z bani wyrąbię, bo siostrzyczka walczy sama i dobrze idzie. Spójrzmy m.in. na Mini Majka. Od momentu odejścia z ekipy jego wyświetlenia poszły drastycznie w dół i wyglądają tak naprawdę beznadziejnie. To co w tym przypadku przede wszystkim wyróżnia siostrę Remka, to fakt, że nie tylko jest ona siostrą Remka, ale przede wszystkim jej content jest szczerze mówiąc stosunkowo ciekawy. Jest on dla osób młodych, dla nastolatków oraz przede wszystkim dla osób starszych i tak naprawdę każdy znajdzie tam coś dla siebie, zwłaszcza jeżeli jest zainteresowany takimi rzeczami jak podróżowanie. Oprócz tego myślę, że warto wspomnieć o babci Rezygiusza, która jest ikoniczna przede wszystkim dlatego, że zawsze się go pytała, czy masz tam ciepło, Remek. Babcia, ja się muszę o ciebie o coś spytać, bo mi tego internauci nie wybaczą. A masz tam ciepło? Ja? Masz grzejnik odpalony? Yeah. Na kanale Reziego niejednokrotnie można było poczuć rodzinną atmosferę z racji filmów z siostrą, babcią czy ze stołu wigilijnego i myślę, że to jest jednocześnie bardzo ważne, bo ludzie po prostu widzieli, że Rezi jest dobrym człowiekiem i że nie jest on po prostu jakąś szemraną osobą. A co robi Rezi obecnie i co mógłby robić w przyszłości? Rezi przede wszystkim obecnie dalej prowadzi swój kanał w stylu vlogowym i na czas pisania scenariusza do tego filmu wyszedł 5. odcinek 2. sezonu Sabotażysty, który jest jednym z większych projektów na polskim YouTubie przez skalą, na jaką to jest prowadzone, z racji tego, że Rezi również m.in. szedł współpracę z miastem Bielsko-Biała. Dzięki temu panowie mają m.in. dostęp do miejsc, które normalnie nie byłyby nawet możliwe, a to zdecydowanie ułatwia im współpracę i ułatwia nagrywanie materiałów, które trzeba przyznać, że klikają się bardzo, ale to bardzo dobrze. Jeśli przeanalizujemy sobie ostatni miesiąc u Reziego, to możemy przede wszystkim zobaczyć, że praktycznie wszystkie filmy mają średnio 1 000 000 wyświetleń na odcinek, a jest to zdecydowanie coś, co robi wrażenie. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Rezi tak naprawdę poniekąd jest dinozaurem YouTube'owym, a zaczynał już ponad 12 lat temu. Oprócz tego oczywiście musimy wspomnieć o tym, że Rezi dalej jest teraz w Thunder Crew oraz przede wszystkim samemu stworzył Thunder Crew, czyli oczywiście swoją własną ekipę YouTube'ową. Thunder pozwolił mu jednocześnie rozwinąć skrzydła i wejść na wyższy poziom i dał mu wiele możliwości na rozwój własnej osoby i dzięki temu pomógł swoim przyjaciołom jednocześnie rozwinąć swoją karierę YouTube'ową. Na przykład Człowiek Blur, który był kiedyś w ekipie Thundera, a obecnie prowadzi podcast pod nazwą FOMO Podcast i trzeba przyznać, że robi świetne, ale to świetne wyświetlenia. A co mógłby Rezi robić w przyszłości? Myślę, że przede wszystkim to, co robi obecnie. Mógłby robić jeszcze to długi czas i cały czas inspirując się jednocześnie trendami z zagranicy, robiąc naprawdę przyzwoite wyświetlenia, ale trzeba przyznać, że Rezi przede wszystkim był dobry w przenoszeniu pasji na pracę. Co mam na myśli? Przede wszystkim zaszczepił w wielu osobach pasję do jeżdżenia na krosie, przez to, że samemu to jednocześnie wielokrotnie pokazywał, czy to na swoich filmach, czy to na swoich streamach. Sprawiało mu to zwyczajnie przyjemność i było widać, że tego typu filmy sprawiają po prostu uśmiech na jego twarzy, gdyż najzwyczajniej w świecie pokazywał on coś, co go zwyczajnie jara. Jeżeli o mnie chodzi, zdecydowanie nie jestem na miejscu, w którym powinienem dać jakiekolwiek rady Remkowi, gdyż radzi sobie on absolutnie genialnie, ale jeżeli chodzi o moje własne preferencje, zdecydowanie chciałbym zobaczyć pewnego rodzaju odżywienie w wyższym stopniu kanału gamingowego i byłoby to zdecydowanie ciekawą alternatywą dla wielu widzów, ale najprawdopodobniej tego nie zobaczymy, gdyż jak doskonale wiecie, kanały gamingowe na polskim YouTubie w 2024 roku nie radzą sobie najlepiej. Mimo to, myślę, że Remek sobie poradzi niezależnie od tego, czy zdecyduje się robić content YouTube'owy, content vlogowy, czy jakikolwiek inny content, bo po prostu jest charyzmatyczną osobą. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jeśli wytrwaliście do tego momentu, dajcie koniecznie znać w komentarzu, co myślicie na temat tego filmu. Ja wam życzę miłego dnia i oczywiście serdecznie pozdrawiam z tego miejsca Rezygiusza oraz przede wszystkim wszystkich jego widzów. Mam nadzieję, że macie dobry dzień i mam nadzieję, że jednocześnie materiał wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i suba. Ja natomiast lecę. Trzymajcie się. Hejka.